Jest z nami wójt gminy Wisznice Piotr Dragan. Panie wójcie, gdzie się znajdujemy i co tutaj się dzieje? Jest to budowa drogi łączącej drogę krajową numer 63 z drogą wojewódzką 812. To największa inwestycja drogowa, jaką kiedykolwiek robiliśmy. Droga prawie 3-kilometrowa, 2 700 metrów. Zupełnie nowa, która tutaj powstaje. Inwestycja jest finansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku pracami ziemnymi. W tej chwili jesteśmy po pierwszej warstwie masy bitumicznej. Kończone są prace ziemne. I po zakończeniu prac ziemnych zostanie położona druga warstwa masy bitumicznej. Będzie to, tak jak rozmawiamy z wykonawcą, koniec września najprawdopodobniej, początek października. Wykonawca zresztą ma bardzo długi termin, do 15 grudnia wykonania tej drogi, natomiast zdecydowanie spieszy się i chce wykonać ją dużo wcześniej. Nam też zależy, żeby zakończyć realizację wcześniej i rozliczyć rzeczowo i finansowo tą drogę jeszcze w tym roku, tak żeby środki spłynęły ostatecznie do nas w tym roku, byśmy tą inwestycję zamknęli. Jest to droga, która jest drogą szerszą niż droga gminna. Będzie to jedna z ważniejszych arterii na terenie naszej gminy. Tak, rzeczywiście tą drogą będzie można skrócić sobie drogę jadąc w kierunku Lublina, na przykład z Białej Podlaskiej, czy również objechać Wisznicę, chociaż absolutnie nie wyganiamy innych osób. Zapraszamy do Wisznic i będzie nam bardzo miło, jak będą jechały również przez Wisznicę. Natomiast oczywiście czasami tiry będą mogły tutaj sobie znaleźć ujście i skrócić drogę.